Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry i zaczynamy w Viperze dragowym. Zobaczcie, mam 69 tysięcy dolców, ale mam też dostawy pozdobywane i trzeba je otworzyć. Może polosujemy sobie jakieś pneumatyka w końcu. Właśnie, miałem zainstalować pneumatykę do Vipera i chciałbym zobaczyć, jak on wyglądał obniżony. No, już tak. No ale na razie jedźmy sobie na spotkanie dragowe. Tutaj już powinienem mieć dosyć mocną konkurencję. I ten wyścig powinien być dosyć trudny, bo Wasili powiedział, że będzie hardkorowo. Ej, całkiem nieźle wykonane spody są w tym NFS-ie, no nie? Widzimy, że to nie jest tylko jakaś tam jednolita płyta ciemna, jak to było w poprzednich NFS-ach, tylko rzeczywiście coś tam się na spodzie znajduje. Czyli mamy tak, 360 punktów, a mój Viper jest 378, więc jeszcze jest lepszy. No ale to jeszcze nie jest ostatnia misja, jeszcze bez kolizji przez 40 sekund wygrać. Ok, spróbujmy bez kolizji. Może się uda, może nie. Wąska, uważaj. O, a, bo to wyścig jest, a ja myślałem, że to... O nie. Dobra, jedźmy, w takim razie bez kolizji. Może być trudno. Ale próbujmy. Z nikim się nie zderzyć. Więc tak, z poprzedniego odcinka, jak ktoś nie oglądał, to oczywiście polecam obejrzeć. Uścieg, było blisko. Ale tam tuningowaliśmy sobie Viperka, no i zrobiłem go na przyspieszenie. Znaczy on ma ten bonus taki na przyspieszenie, no nie? I muszę czystą jazdę ogarnąć przez 40 sekund. Nie przez cały wyścig, a to dobrze. Jakieś tam ułatwienie zawsze jest, no ale tutaj chyba bez kolizji wyprzedzić się za bardzo nie da. No zobaczymy jeszcze. Ej, w ogóle ja mam do was taką prośbę, jeśli naprawdę lubicie moje odcinki z Need for Speed'a i nie chcecie przegapić następnych, bardzo was proszę, abyście zostawili subskrypcję i dzwoneczek u mnie na kanale. Będę o tym teraz, od teraz przypominał, dlatego że niektórzy o tym zapominają, potem jakoś nie mogą trafić chyba na mój kanał czy coś. Nie, no po prostu będę przypominał o tym osobom nowym, które jeszcze tego nie zrobiły. A co mogą oglądać moje odcinki, albo na przykład ten mi się spodobał, a zapomniały wstawić dzwoneczka, ok? Pyk, i jedziemy dalej. Zostało... Ile ten wyścig trwa? Aha, super, bo ja już tam jakąś kolizję... A, to na tej zasadzie jest. Czyli... zostało nam, no... Więc może spróbujmy w ogóle to wygrać, bo ja widzę, że oni tutaj nieźle cisną. Mój Viper też jest dobry, ale kurde, trzeba trochę spiąć poślady. Więc końcówka wyścigu jest dość wąska, tu wyjeżdżamy... O, shit. A tu wyjeżdżamy na autostradę. W tej grze nie jest tak jak w Forzie, że możemy sobie cofać wyścig, czy tam kawałek jakiegoś nieudanego fragmentu wyścigu. Nie, nie, nie. O, tu nie możemy przejechać, to jest ciekawe. Tutaj musimy jechać ciągle w jednym nurcie, dosyć dobrze. Próbujemy tu podgonić wszystkich. Bez kolizji w ogóle chyba to... A, to tyczy się też i pobocza, nie? To ja to pierdzielę, gdzieś w tym dragowcu to jest prawie niewykonalne. To takie wyzwanie to można zostawić sobie na koniec gry, kiedy, wiecie, już wszystko poprzechodzisz, już ci nie będzie zależało na tym. Będziesz chciał jedynie sobie rekordy bić. Okej, bo zostało nam kilometr do celu, do mety. Musimy tu trochę postarać, olać już to wyzwanie. Mój Viper ma troszeczkę niską... O, shit, patrzcie. Łooo, patrzcie, nitruje i jest! Ho! Już olać to wyzwanie, ale udało się wygrać naprawdę w ostatniej chwili, aż zwycięską herbatkę sobie zaleję. Znaczy, no, nie wszystko udało się zrobić, bo wyzwanie olałem totalnie. No i lipa będzie. Po tych dragach będzie trzeba jeszcze robić offroady, zastanawiam się, czy moje BMW da radę, więc na razie Vipera nie ulepszam, na razie on jeszcze sobie tutaj poradził. Ale jak będzie dalej, no to zobaczymy. Karta Speed. I tu chyba nie będę tego instalował, bo... No właśnie, widzicie sami. Bym stracił sporo bonusów. I będziemy mieli teraz ostatnią misję, czyli pojedynek już z Wasilim, z bossem. Zobaczymy. Ile musimy mieć tam punktów? Uwaga! Nie, nie! Do niczego! Wszyscy! Wspaniały widok, Wasiliew! Dzięki za wycieczkę! Wasiliew! To koniec tej twojej żałosnej farsy! A czy to znaczy, że będziemy się ścigać? Zagram w twoją... Dobra. Spróbuję.
nietuningowanym Viperem, ale ja w tym Viperze mam bonusy do przyspieszenia. Może to coś mi da. Ścigajmy się. I czy to będzie drag? Czy to będzie po prostu wyścig? No właśnie, ale najgroźniejszy drag, więc prawdopodobnie będzie to po prostu drag. Bossowie mają to do siebie, że bardzo łatwo jest ich pokonać. Łatwiej niż ich podwładnych. Więc może będzie tak w tym wypadku i uda nam się zdobyć zwycięstwo, nie tuningując tego Vipera, nie tracąc żetonów, jak to się tam nazywa? No, tych takich, co się losuje części, wiecie o co chodzi. Możliwe, że się uda, więc spróbujmy. Jesteśmy na miejscu, ale tym się ciężko hamuje. A niby hamulce mam tutaj ulepszone. No nic, spróbujmy. Nieco gorszy samochód, ale powinienem chyba dać radę. Spróbujmy, no. Się myliłeś, Wasilie. Nie chciałbym popsuć ci serii. Chyba nie muszę tu nawet nitrować. Więc on ma GTR-a. Nie no, tutaj nie ma w ogóle opcji. Spróbujmy bez nitra, standardowo. Ej, ale patrzcie, on ma ten gorszy samochód. 370 niby ma, a ja mam 378. Czyli, a czemu mi tak wymagania tutaj do tej misji skoczyły? Tam było 300? Ja nie wiem. Ej, gaz, gaz, gaz. Próbujemy pobić tutaj czas kolegi. Nara, tutaj już trochę pocisnął. Nieźle, no tutaj już niewiele brakowało. O, pobiłem czas kolegi przy okazji. Dobrze, pobity. A miał chyba 17 z czymś. Dobry jest ten Viper, trzeba przyznać. A jeszcze nie jest wymaksowany. Więcej nie wygrasz. Okej. I... O, ty, patrzcie, wygra teraz. Ajajajajaj. Dobra, teraz będę miał cały czas nitro wciśnięte, bo ogarnąłem, że nie muszę tego wciskać za każdym razem, kiedy zdobędę to nitro, tylko wystarczy skupić się na zmianie biegów. Więc tak zróbmy. Nie stać się na pokonanie mnie jeszcze raz. Aj. O, dobry jest, coraz lepszy chyba. Zobaczcie, coraz lepszy jest jakby. To dlatego musieliśmy mieć tutaj takie wyższe staty. No dobra, decydująca runda. Kurde, emocje, trzymajcie kciuki. Pierwszy raz mam taką sytuację, że... No, dragu mi nie idzie. Mogę go zepchać, ale niech będzie już ta równa rywalizacja. Udało się. No, było blisko. Spaprałem początek znowu. Co, koniec? A, o! Jak skradziony pojazd? Podkapował mnie. A to gnojek. Musimy uciekać. Co on tam powiedział na koniec? Nawet nie słyszałem go. Spróbuję ich zgubić w okolicy miasta. Przerwał. Gdzieś na mapce koło mnie przeleciał dosłownie ten radiowóz. Nie trafił i się rozwalił. Ty, bo ja mam mało czasu. 15 sekund. Ho. No, tam trochę zgubiłem tego czasu, jak się odwróciłem, nie? Nie wierzę, nasłał gliny? Po tym przemówieniu mógłby wysłać prywatne służby, czy coś. Dobra. Jeszcze się trzymamy. Jak, żyjesz, Tyler? Żyję, ale Jess, ten gość znalazł się na mojej czarnej liście. W porządku, zatem popraw mi, jeśli się mylę. Na liście są
Wow, kurde! No jak zahaczył? Za szeroki jest! Mogliśmy wywalić te przednie poszerzane błotniki. To bym nie zahaczył. Dobra, ale ucieczka udana. Jakieś hamulce ulepszenie do dragowca. Swoją drogą, te dragowce moim zdaniem powinny śmigać gdzieś około 400 km, czy nawet 500 km na godzinę, jak to było w Need for... w The Crew, kojarzycie? Aventadora odblokowałem, na razie mi na niego nie stać. No i co jeszcze? Shit! Pagani i Ford GT. No i Legera będzie pewnie później, nie? O, i dostałem dostawę. Więc myk, zobaczmy, co mi się tutaj wylosuje. Cyk. Okej. O, fajnie. Aż 6 żetonów. Tak, żetony części, dobrze mówię. I 20. Słuchajcie, ja mam 184 tysiące. Kulturalnie. Ekstra. Dobrze. Na pewno zbyt szybko nie wybierzemy się na lunch. Ale Wasilie wspadł. Nie stanie na drodze do gonitwy. Trochę się martwię, Taj. Milczenie takiego gościa to nic dobrego. Pozwól, że będę się martwić za nas. Okej. Dobrze, że jesteśmy po wyścigach. Jeden kłopot przed gonitwą mniej. Dla mnie to jedna przeszkoda mniej między nami. O, ale fota będzie, patrzcie na to. Cyk. Pięknie. Pełna zgoda. No i co, Viper dał radę, bardzo fajnie się zachował chłopak. Willy bez problemu damy radę nim robić. Draghi ogarnął na niskich statach, z fajnym ulepszeniem do przyspieszenia się udało go zrobić. I za dość niewysoką kwotę i bardzo szybko, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. Dobra, teraz tak, mamy offroady, chciałem tak nim jeszcze poskakać, nie? Mamy jeszcze offroady do roboty, zobaczę, czy dam radę moim BMW, bo ono tam chyba nie było porobione na maksa, już nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, teraz mam jakieś tam części, coś tam polosujemy sobie, powinno dać radę, no ale zobaczymy, może nie będzie tak łatwo. To będzie jakaś nowa liga do pokonania i prawdopodobnie już ostatnia przed gonitwą. A ja bym tu jeszcze podriftował. O, zobaczmy, jak dragowa wersja wyskoczy. O, shit. Powinien wybuchnąć, nie? Elegancko, dobra, musimy zawrócić. Chodźmy sobie tu. Ciszymy go. Cyk. O. Chodźmy sobie tutaj. Yep. Cyk. No i dobra. Musimy zmienić oczywiście auto na BMW. Teraz... shit! BMW będziemy musieli mocno porobić. No, kurde, to mnie zaskoczyło, to BMW. Ej, no! Jesteśmy prowincjuszami, ale gwarantuję, że żyje nam się lepiej niż to. Kasa w rękach, piach w butach, a przed oczami tylko niebo. Witaj w kompanii ryzykantów. Okej. Czyli rozwalimy ich za sekundę. Tylko problem, czy mój samochód chyba jest za słaby. Obawiam się. Zastanawiałem się, kiedy cię tu przywieje. Czekałeś na mnie? Pewnie. Nie mogłem się doczekać, aż poznam tego mistrza jazdy w terenie Shona McAllistera. Okej. Słuchaj, przyjechałem się ścigać. Wiem. Ale nie możesz tak po prostu wziąć na siebie, kogo chcesz. Muszę się upewnić, że w ogóle nadążysz. Może... popędź zaraz na lotnisko. Tam cię sprawdzimy. Okej. Okay. Taki spoko koleś się wydaje w porównaniu do poprzednich dwóch lig. Przez 2000 metrów Dobrze, spróbujmy 2000 metrów. Może się uda. To, co o tobie słyszałem, to nie bójdy. Jakie bójdy? Patrz już. Wyrywny dzieciak. No taki spoko koleś się wydaje w porównaniu do tych poprzednich ekip, nie? No dobra, zobaczymy, czy BMW da radę, bo tutaj no mam troszeczkę chyba wyższe wymagania niż mój samochód.
a ja go nie tuningowałem już dawno, jeśli chodzi o osiągi. Trochę tam kart mam, więc coś się polosuje, nie ma stresu. Tylko trochę mi to też czasu zajmie, nie? Zanim go zrobimy sobie ładnie. Na pewno uda nam się tutaj chyba ten dystans driftowy ogarnąć. A te samochody offroadowe cały czas praktycznie driftują. No ale trzeba się też skupić na czasie. Jeśli będziemy jechać za wolno i będziemy cały czas driftować, to nic z tego nie będzie. Z tego naszego dojazdu na lotnisko. Jeszcze 800 metrów driftu. Okej. Ciśniemy, zostało 3 km, to jeszcze spokojnie wyzwanko podliczymy. O kurde. Na tych offroadach zachowuje się zupełnie jak samochód driftowy, powiem wam. Naprawdę. Dobra, już ukończono, czyli możemy już tylko i wyłącznie cisnąć, nie musimy się driftami przejmować. Tutaj teoretycznie moglibyśmy pojechać na przełaj, ale są te barierki, one by nas zatrzymały. Tak wiecie, od punktu do punktu, jak w Forzie. No, to też w Forzie nie zawsze działało. Mam nadzieję, że uda się dojechać na czas. Znaczy na czas to myślę, że na pewno, ale że wyścig, który nas tam czeka, czy jakaś próba, czy moje BMW da radę po prostu tam później, nie? Bo jednak tam nie wiem, jakie wymagania były. Nawet nie spojrzałem, tak. Chciałem sobie po prostu zmienić samochód wyścigiem, o, w ten sposób. Cyk. Nie no, 50 sekund mamy jeszcze. Patrzcie, i skok będzie. Woo! Patrzcie, jak pięknie. Elegancko. No i zaliczone. Bez problemu. Pobiłem nawet kogoś czas. 2000 metrów podliftowane, 40 tysięcy w kieszeni. I jeszcze jakaś karta. Zobaczymy, co tutaj mamy fajnego. Na skok ulepszenie. Ja bym ostrożnie tu z tym skokiem. Prędkość maksymalną wypadałoby ulepszyć w tym samochodzie. Znaczy część jest ogólnie lepsza. Więc no nie, no weźmiemy sobie. Musimy i tak wymaksować ten samochód. O shit, patrzcie, ile tutaj misji mamy. Ho ho ho, do robienia. No to trochę mamy. Dobra. O, na szczęście mogę teraz pójść sobie do warsztatu i zrobić samochód. Chyba najlepszy łączny czas, jaki tutaj widziałem. Ja, ty mówisz tak, żeby... Nie lubię wciskać kitu. Teraz widzę, czemu inne ekipy miały problem. Ale z nami będziesz się bawić jak nigdy. Założę się, że jeszcze się tak nie ścigałeś. O! Czas z grupą Wolne Ember to było trochę za duże szaleństwo. Ha, mówisz? Następny wyścig jest przy panelach słonecznych. Będziesz... Wasze panele? Tak jest! Z podziękowaniami od familii. Widzimy się. Aha. Okej. Okay. No dobra, mamy tutaj jakieś... Jak tam, Mac? Dziwny taj. Holzman, pierwsze wrażenie? Jakoś ujdzie. Co? Mocno się trzyma familii. No wiem, no wiem. Też mnie to zmyliło. Jasne, czaję. Cóż, ale uważaj na niego. Tak, będę. No właśnie, taki koleś w porządku się wydaje, no nie? A tutaj mocno się trzyma niby familii. No zobaczymy, jak to będzie. Ja sobie przetuninguję ten samochód szybciutko. No i taki tuning mi tutaj wyszedł, troszeczkę za bardzo zbustował się czas lotu i lądowania, czyli ogólnie skok. Nie wiem, no mam aż 3 części na skok. A chciałbym sobie zrobić kombinację tych pomarańczowych części i żółtych. Czy pomarańczowych, nie, to są różowe, a to pomarańczowe, czyli pomarańczowych i różowych, chodziło mi. Różowych i pomarańczowych kombinacje części, wtedy bym miał, tutaj jest na przyspieszenie, to sobie można zobaczyć. Więc prędkość plus nitro, przyspieszenie plus hamulce, to jest chyba najlepsza kombinacja, jaka może być na offroad. Chciałbym sobie taką zrobić. No na razie BMW, no jakieś tam staty ma, powinno wystarczyć. O, nowy asortyment się pojawił.
Gdzie ten nowy asortyment niby? Muszę poczekać, aż ten komunikat zniknie czy coś. O, i teraz nowy asortyment i uwaga, wjeżdżam. Co się dzieje? I teraz dopiero się pojawił. Więc mogę jeszcze troszeczkę ulepszyć te staty, montując części. A teraz będziemy mieli kombinację 3 razy Amerykana i 3 razy coś tam. To może się przydać. Tyk i proszę bardzo, już mamy całkiem fajną kombinację. Tylko, że jeszcze za mocny jest ten skok moim zdaniem. Tutaj byśmy mieli mocno skok już ulepszony. Ogólnie część... Nie będziemy robić tak czegoś takiego. Poczekajcie, teraz jak tutaj mam? Nie, co mi się tutaj powietrzyło? No nie, to jak sobie to opowiem? Chociaż nie, bo tutaj mamy 13, tu 17. Kurde. No, tu wypada lepiej. Coś tu miałem jeszcze z tych... Poważnie? Amerykana, czyli co? Nitro, tu jest bonus do nitra. I do skoków. No skoki mi są niepotrzebne w tym offroadowym. Nie chcę, żebym jadę gdzieś tam offroad. Dobra, spróbujmy, no zobaczymy, może jakoś się uda, tak? Dziwny jest ten koleś ogólnie, jeśli chodzi o fabułę. A, mój samochód niby spełnia tam te wymagania. Dziwny jest ten koleś, bo wydaje się być całkiem w porządku, a niby się mocno trzyma familii. No, zobaczymy. Na razie samochód mam słabo stunigowany. Znaczy, punktowo wygląda ok, ale chodzi mi o te skoki. No, tych skoków się obawiam, bo czasami jest tak, że samochód gdzieś tam się wybije leciutko od tej drogi i nagle poleci bokiem, nie wiadomo gdzie. Najlepiej mieć te skoki, jeśli chcemy się samochodem ścigać, to te skoki w ogóle... Nie wiem, w ogóle tego nie tuningować, ale to się tuninguje samo z siebie, tak? Czasami nie mamy na to wpływu. Tu mamy jakąś kopkę, możemy sobie wow, polecieć w kosmos, patrzcie na to. Jaki skok to było. Oh my god. Właśnie, taki plusik jest, że możemy wysoko latać, nie? Takim samochodem zrobionym na skoki. Ale to był zupełny przypadek. Łącznie przez 7 sekund. Myślę, że to ogarniemy jednym skokiem, ale zobaczymy. Robi się ciężko. Nie odpuszczajcie, ekipa. Okej. Więc let's go. Przygotujcie się na szok. Przygotujcie się na szok. Mój wóz na razie trzyma się stawki. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, wolę tutaj nie odpuszczać tempa i być jakby... gdzieś tam blisko czołówki. Wow. Bez problemu nabiłem. No widzicie, o to chodzi, że tam jakiś wybój. Ten samochód, jak ma wymaksowane te skoki, on będzie latał. O, na przykład tutaj się wybił, tak? On zaraz od wszystkiego będzie się wybijał i cały czas będzie w powietrzu. I wtedy w ten sposób mało co będziemy mogli nim posterować, nie? Czasami gdzieś tam od zakrętu, na zakręcie od czegoś się odbije i to jest słabe. Od tego się odbije i poleci gdzieś tam daleko, nie wiadomo gdzie. Tak? Cały czas gdzieś w powietrzu, no. Tutaj podejrzewam, że jakaś rampka też będzie. O, tutaj się nawet wybił, tak? To ma swoje plusy, bo jak jesteśmy w powietrzu i przelecimy na przykład przez tam jakiś offroad, no to nie zwalniamy, tak? W powietrzu po prostu jak lecimy, to lecimy. No ale zdecydowanie wolę osiedl nad samochodem mieć więcej kontroli niż żeby on był w powietrzu bez przerwy. O, co to było? Tamten gdzieś w ogóle poleciał na bok. O co chodzi? Tak? Chociaż może sobie zrobię ten jeden samochód na skoki, tak? Będzie jakiś tam hardkorowiec, że to jakaś mała hopka, on będzie leciał 1000 metrów do góry. Opatrzcie. O, shit, nie trafię. Nie, jedź. Dawaj. O, okej, okay. Jestem po drugiej stronie, świetnie. Świetna gra. Ale dobrze się rozbiłem, to zobaczcie, trochę tam zaoszczędziłem czasu. Nie no, jakbym przeleciał, to oczywiście byłoby lepiej, szybciej. Dobra, jedźmy dalej. Uwaga na słup. I co, ile mamy jeszcze? 500 metrów, to już końcówka. Jedziemy po torach. Czy po torach jest... Nie, po torach nieźle się przyspiesza, zobaczcie, 250. Tak jakbyśmy jechali po asfalcie chyba nawet. Piękniusie, udało mi się pobić nawet czyjś tam czas. I zobaczcie, jak dużo kasy się tu wygrywa. Piękniusio. Jaka część... Niby 18 poziom, ale zobaczcie, no tracimy jakiś tam bonus. Ale instalujemy, bo 18 poziom.
Później może jakieś lepsze części będą w sklepie, to jest plus. Więc dobra, mamy kolejną misję odblokowaną, możemy na nią jechać, albo i nie. Otrzymaliśmy dostawę. Ja bym jeszcze zrobił sobie jedną misję. Pyk. Neon, żetony, 6 żetonów i 25 tysięcy. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Co mamy następne? Tutaj. To było szaleństwo. No pewnie, że było. Nie wierzę, że pokonałeś moją ekipę. Będziesz dalej z nami jeździł, co? Tak. Jasne. Świetnie, bo przydałby się u nas ktoś taki jak ty. Lepiej się naucz porządnie omijać przeszkody przed kolejnym wyścigiem. Nara! O! Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Koleś jest podejrzany. No niby bardzo przyjemny, ale... No nie wiem. Ciężka sprawa. Ciężko go rozgryźć, nie? Takiego przyjemnego gościa. Też naśle na nas policję. Okej, tutaj jeszcze daje radę. Nawet bardziej niż daje. Dobra, spokojnie damy radę. 250 km na godzinę. Easy. Czy 200 tam było? Okej. No, mamy tutaj ten, Panamerę. Czy możesz tak po prostu kazać miastu coś zrobić? Ha, ha. Dołącz do nas i będziesz mógł kazać komu tylko chcesz robić, co tylko chcesz. Okej. Nie umierać. Jakieś wraki, te. Ale w sumie jak przez nie przejedziemy, to się... O, shit. To się nic nie stanie. To mnie nie zatrzyma. Nie spojrzałem na mapkę i się rozbiłem się. Prędkość osiągnięta. Wow! To trochę zwalnia jakby? Nie. Nic to nie robi. I co z tymi śmieciami? Przede mną tylko niebo, dziecinko. Wow, ale mnie, kurczę, załatwił. Mówiliście w ogóle, że ten garbus jest bardzo dobry na offroady. Nie, nie ma mowy, że ja go będę nim jeździł. Nie podoba mi się. Chociaż offroadowy już jest tak mocno przetuningowany, że nawet nie widać, że to jest garbus prawie, że idziemy na skróty. Nie ma bata, też się będę rozpychał. Oni się rozpychają, to ja też. Hops. Ujo! I patrzcie, no i to jest właśnie to, kurde, no. Że od razu się wybija i leci gdzieś tam w kosmos przez te mocno stuningowane skoki, to mi się nie podoba. Lubię mieć jednak kontrolę nad samochodem, a nie tak jak teraz. Czego się tam delikatnie wybił i lipa. Musimy te skoki jakoś zniwelować. Coś tam się powymyśla. Tyleby tak nie skakał. Czemu pojechałem naokoło? A, chciałem może podliftować czy coś. Nie no, idzie dobrze, na razie prowadzę, ale... Co, my mamy tu skakać? O się... Ale właśnie depczą mi po piętach. Gaz, 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 gaz. Ile mamy? A, jeszcze 3 km! What? Co się dzieje z tym autem? I skok, i już nie mam kontroli znowu. A, się... Dobra, spróbujmy podgonić. No, robi się gorąco. 2,5 km. A, się... Nie 2,5, tylko 2,300. Ja nie mogę. Jedź! Właśnie te skoki, widzicie? Nie ulepszajcie offroadowego, jak chcecie się ścigać nim. Nie ulepszajcie go do skoku. To będzie kaplica. Nie ma żadnej kontroli w tych małych wybojach. O, tutaj. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Oni też tam gdzieś wypadają z trasy, ale ten ziomek, co tam pojechał z przodu, nie wiem właśnie, czy to nie był ten garbus. Zostawił, zobaczcie. 700 metrów i lupa jest. O, nie, no musimy te skoki jakoś poprawić. Oh my god. O. 300 metrów, koniec. Wygrali. Napierdziele. No i lupa. Ach. No nic, na następny odcinek lepiej sobie przygotuję to BMW. Tak. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.